Dzień dobry Państwu, adwokat dr Krzysztof Sokołowski. U mnie jest dzisiaj wielka problema. Te trofea, które widzicie za mną, to broń Boże, nie są rzeczy, zwierzęta upolowane przeze mnie. Ja bym muchy nie skrzywdził. Ruki wierch, pasienku, ta będziemy strzelać. Dzisiaj wielki успіх був українець, який в магазині вкрав у Польщі речі о вартості 2000 злотих. Так, на жаль. Суд сказав, що він очевидно вкрав. Очевидно. Але немає кримінального покарання, так, і немає. Він не мусить платити ціну за ці речі. Нічого не мусить платити магазину. Нічого. Магія! Такі речі тільки у нас. Тільки ми можемо зробити таку перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Дякую! Поліція затримала двох моїх клієнтів. Не знаю чому. Я зроблю, звісно, перевірку. І буду їх захищати кримінально. Як у вас є кримінальні проблеми, я допоможу вам. Завжди. І я завжди, завжди буду за вас бороти. Сьогодні я надаю юридичну допомогу українцям у Франції в кримінальних справах. Ну. Дзień dobry Państwu, dzisiaj znowu Kijów Mrowisko. Czy wiecie, jaka jest dzisiaj data? Dzisiaj jest 9 marca. A to jest data urodzin największego ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Dobrego wieczora, bracie Ukraińcy! Sława Ukrainii! Herojom sława! Dziękuję wam! Sława Ukrainii! Herojom sława! Dzień dobry Państwu, dzisiaj bardzo smutna informacja. Bardzo się wkurzył na mnie, że nie może znaleźć telefonu komórkowego i po prostu zaczął mnie bić pięściami. Miał jeszcze taki sygnet z dużą głową lwa, któremu zakładał i bardziej blały. Po twarzy i po głowie. Na stoliku kawowym stała misa metalowa. Zaczął mnie bić tą misą po głowie, aż mnie w końcu rozwalił. Widząc, jak krew mi cieknie, kazał mi się udać do lekarza samemu, a sam poszedł na sprawę. Ale uważa pani, że on chciał panią zabić, czy dlatego bił panią po tej głowie? Myślę, że tak, bo na koniec powiedział, że chce, żebym dostała znowu głosa mózgu. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj złożyłem kolejną skargę do Strasburga ze względu na naruszenie praw człowieka. Proszę Państwa, przeciwko komu? A przeciwko władzom mojej własnej adwokatury. Proszę Państwa, ze mną nie ma żartów. Ja bym muchy nie skrzywdził.